Reset Obywatelski. Witajcie ludzie, witajcie ludu mieszkającym poza murem chrześcijaństwa, tuż na przedmurzu, tylko nie z tej strony, co nam się wydawało. Reset Obywatelski, Mirek Oczkoś, program Oczkoś w głowie, program prawdziwy w czasach coraz bardziej na niby. No jak już wszyscy wiecie, po tej stronie muru rzeczy się dzieją, ale żeby formalności stało się zadość, to oczywiście powiem, że program realizuje Marcin. Mamy fantastycznego sponsora, znaczy miesiąca, Agnodara, za co bardzo dziękujemy. A programem, a producentem tego programu jest Piotr Tomaszkiewicz, za co mu też bardzo serdecznie dziękuję. No i tak jak już mówiłem, jestem Mirkiem Oczkosiem i próbuję mówić o tym, co było, co będzie i to, co jest. I powiem szczerze, że trudno powiedzieć, co jest teraz najtrudniej. Dużo trudniej to, co było, a to, co będzie, chyba jest najłatwiejsze. Chociaż niejaki Woody Allen twierdził, że przewidywanie jest najtrudniejsze, szczególnie jeżeli chodzi o przyszłość. A ja uważam, że przewidywanie, jeżeli chodzi o przeszłość, jest trudniejsze, a jeżeli chodzi o teraźniejszość, to jest w ogóle lever master heart. Jeżeli chodzi o przedwanie. Będzie rzut oka na poezję. Dzisiaj Julian Tuwim, który jest niezwykle, był niezwykle celnym obserwatorem rzeczywistości, no i też trochę profetykiem, i będzie też sonda, a w zasadzie już będzie sonda. Sonda jest następująca. Jaka będzie kampania, no, wyborcza oczywiście PiS, pod przewodnictwem Joachima Brudzińskiego. Jaka będzie kampania PiS-u wyborcza pod przewodnictwem Joachima Brudzińskiego? Pierwsza odpowiedź brutalna, druga odpowiedź bardzo brutalna, trzecia odpowiedź horrendalnie brutalna i czwarta odpowiedź ciekawa i merytoryczna. I powtórzę jeszcze, jaka będzie kampania PiS-u pod wodzą niejakiego Brudzińskiego Joachima. Odpowiedź pierwsza brutalna, druga bardzo brutalna, trzecia odpowiedź horrendalnie brutalna i czwarta odpowiedź ciekawa i merytoryczna. Głosujcie, jestem ciekawy, jakie macie zdanie. Ostatnio wyszło, że mieliście rację z tym, co tam było, ale tu się będziemy wracać do tego. Oko na poezję jeszcze, no to może teraz oko na poezję. To jest fantastyczny wiersz, piosenka w pewnym momencie, natomiast o całowaniu w pewną część ciała. Literatura w czystej postaci, bo dzisiaj będzie więcej literackich rzeczy. Na przykład znienacka padnie pytanie, przepraszam, co to za debil? No ale to w dalszej części programu. I teraz ostatnia zwrotka tej poezji i już pozmieniałem, ale pomyślałem sobie, że maestro Tuwim nie będzie zadowolony, w związku z tym on tu trafił w sedno, w zasadzie poniżej tego miejsca, gdzie plecy kończą swą szlachetną nazwę i wy, o których zapomniałem lub pominąłem was przez litość, albo dlatego, że się bałem, albo że taka was obfitość. I ty, cenzorze, co za wiersz ten zapewnie skażesz mnie na ciupę. Jest coś takiego jak ciupa, komora się czasami nazywa. I żem się stał świntuchów hersztem, całujcie mnie wszyscy w dupę. Koniec cytatu, Julian Tuwim, dawno temu. Jak się okazało, poeci umierają, a ich teksty są wieczne, mało tego, profetyczne, bajeczne i czasami niegrzeczne. Czasami się tak zdarza. Tak jak to pytanie do tego fryzjera, tak, albo do tego syna fryzjera, cześć Czesiek, czeszesz się częściej często, czy częściej czasami? I odpowiedz tu człowieku na takie pytanie, jak nie wiesz, co masz odpowiedzieć. No dobra, dużo rzeczy się zadziało, jak zwykle niestety złych również. Ja myślę tak, że chciałem od czegoś innego zacząć, ale zacznę teraz od tego krótko.
jeżeli ktoś rzeczywiście wybiera się na medycynę, gdzie jest bardzo ciężko się dostać i ma sumienie, to niech nie wybiera może specjalizacji, na pewno niech nie wybiera specjalizacji ginekologia, bo nie żyjemy w normalnym kraju. I oczywiście każdy ma prawo do sumienia, żeby było jasne, ale nie wolno nie ratować życia ludzkiego. W związku z tym naprawdę stuknijcie się tym młotkiem takim właśnie od neurochirurga, stuknijcie się w głowę. I to, że szpital ma jakieś imienia świętych oraz relikwie, to znaczy, że nie jest to szpital, tylko to jest jakiś kościół polowy i tak dalej, ale o tym już było bardzo dużo. Jest to wstrząsające, jest to karygodne, skandaliczne i nie uciekniecie przed tym. Jest to wina obecnie klasy panującej, nowej klasy właśnie panów, władzy. I można zaklinać rzeczywistość, no taki klimat tworzycie i tak to się dzieje. Ale dobrze, o tym już trochę też mówiliśmy. No wyskoczył jak królik z cylindra, albo jak miś z ula, chyba bardziej, niejaki Poręba, szef kampanii wyborczej. Zresztą jest to zadziwiająca sytuacja, powiem szczerze, i świadczy tylko o tym, że właśnie jesteśmy w czasach na niby trochę, bo nikt nie ogłosił żadnej daty wyborów. A kampania trwa w najlepsze i wszyscy mówią, jaka kampania? My tu, panie, tylko chodzimy, gadamy z uczestnikami, z obywatelami. Żadnej kampanii nie ma. No to ja już sobie wyobrażam, co się będzie działo, jak się kampania rozpocznie. No ale słuchajcie, no, w związku z tym w tej nie kampanii niejaki Poręba o 23 tam z minutami. Podejrzewałem go o alkotweet, ale chyba był przygotowany wcześniej, a dopiero później się zalkoholizował, że nie mniej, nie więcej tylko spada z tego tonącego okrętu, a przecież tak to wygląda, że tych dziur jest tyle, że on już nie nadąża tych dziur łatać, bo on co załata z przodu, to ktoś z tyłu dziury robi dodatkowe. No i jak się okazało, że przypadkiem na tym tarasie spacerowym chodził Morawiecki i tam jeszcze parę osób i miał w ręku młotek i dłuto, to mówi, że to po prostu tak sobie przyniósł, żeby sobie wystrugać jakiegoś, nie wiem, tego ptaka, czy tam do ula coś jeszcze. Dziwnie to brzmiało. No i tam jest kilka informacji oczywiście w tym twecie, że znajdziemy odpowiedni kierunek, że pan prezes nie przyjął tej dymisji bohatersko złożonej, a wniosek jest jeden, no to drużyna Mateusza Morawieckiego i pozostałych sympatycznych, tłustych, grubych misiów z tego ula wygrała wojnę z niejakim właśnie Porębą, który był też rzeczywiście chorągiewką i marionetką, ale zdążył przytulić już kilka milionów jego rodzina w Brukseli. Zresztą w bardzo też dziwnych i niejasnych okolicznościach żona pracowała dla europosła, który został posądzony o korupcję. No i PiS ma taką też tendencję, że czego się nie dotknie, to spieprzy. No, program Nieudacznik Plus to jest coś, co im najbardziej wyszło. Natomiast to nie przeszkadza gromadzeniu krzmalu. No i przewidywania były takie w sobotę, nie ukrywam, też to przewidywałem, chociaż to pewnie było łatwe do przewidzenia, że to się może opierać na trzech pomysłach, czyli Brudziński, ewentualnie Bielan i opcja trzecia, najbardziej nieprawdopodobna, ale możliwa, to niejaki Kurski z Waszyngtonu. No i padło na Brudzińskiego. No i teraz jest pytanie, czy wybrano najlepszego, czy najmniej umoczonego? Bo doszli już do tego etapu panowie i panie z partii Prawo i Sprawiedliwość. Co tu jest za pytanie? Przepraszam, co to za debil, a to za chwilę. To jeszcze chwila, do tego pytania dojdziemy w stosownym momencie. A mianowicie wybrano najmniej umoczonego, no bo niejaki Bielan no ma tak tam w tym NCBR-ze zanurzone swoje wszystkie różne rzeczy, że będzie chyba ciężko z tego wybrnąć.
Pytanie teraz, kto wybrnie, bo dzisiaj NIK potwierdził, że ten minister taki od tych edukacji i co ma bardzo takie ciemne nazwisko, Czarnek nieprawnie, Czarnek 6 milionów, 6 milionów PLN-ów i on jest w naszej grupie cieniasów. No to co jest dalej? No to dalej jest po prostu rozpacz i zgrzytanie zębami i chyba trzeba zrobić taką ściepę narodową na gilotynę na narodowym. Myślę, że to jeszcze jak pociągną dalej do tych wyborów i że wybory rzeczywiście będą w tym roku, ale to zobaczymy, czy Jarosław się odnajdzie po tej stronie lustra, bo tam się dzieją też dziwne rzeczy. To za chwilę o tym powiem. No to ta gilotyna się może przydać. No Jacek Kurski sam w sobie oczywiście myślę, że byłby nie do strawienia, ale mógłby być skuteczny, dlatego że pozostaje już tylko brutalność, zachachmęcenie i jakieś rodzaje fałszerstwa. No a z kolei tutaj Jojo, baron szczecińskich tramwajów, ma najmniej, przynajmniej na razie ma najmniej za uszami, bo tylko poustawiał ludzi z rodziny oraz nie rozliczył się z faktur za mieszkanie, apartament wyremontowane wspólnymi siłami naszymi, bo to była spółka Skarbu Państwa. W związku z tym darowujemy Joachimie ci te mieszkania, ale nie darowujemy ci kosztów tego mieszkania, bo czas jeszcze przyjdzie. No i teraz prawdopodobnie Joachim też wygrał dlatego, że był najmniej umoczony przynajmniej oficjalnie, ale też prawdopodobnie będzie miał największą motywację, dlatego że on już raz prezesa zawiódł i teraz prezes go wysłał do Brukseli, chyba nie na naukę języka, tak jak kiedyś zero pojechało, tylko żeby trochę zarobił tego szmalu, żeby już po prostu się uspokoił. A ponieważ prezes sprawia wrażenie, jakby nie żył realnie, no to może się okazać, że na to się nabrał, a przynajmniej to było najbardziej strawne w takiej sytuacji. No i Joachim ma motywacje następujące. Po pierwsze, był typowany na następcę Jarosława Kaczyńskiego, tej kaście panów z PiS-u, którzy doszli do władzy, żeby panować, a nie żeby rządzić. Tylko panowanie się różni tym od rządzenia, że rządzenie jest dla ludzi, z ludźmi i o ludziach, a panowanie jest nad ludźmi, obok ludzi i nie dla ludzi przede wszystkim. A druga rzecz, że będzie chciał się wykazać jednak, że ten błąd to był tylko taki lekki błąd i że Poręba i ta cała reszta spin doktorów mogą mu buty czyścić, ponieważ Joachim Brudziński nie odpuszcza, znany z tego, że jest walczakiem, czyli walczy do końca, gryzie brutalnie, jest kreatywny, jest też do nauczenia się, chociażby jego postępy w ciągu, no niezbyt szybko to trwało, ale jednak postępy zrobił, jak sobie w mediach radzi z dziennikarzami i to można prześledzić na podstawie jego wystąpień. W związku z tym nadaje się świetnie, a jeszcze dodatkowo będzie pewnie podrażniony właśnie tymi różnymi sprawami, które go dotyczą bezpośrednio i jego rodziny na przykład. W związku z tym pytanie teraz, kto będzie w tym sztabie? Czy wróci ten mały Masztalerz? Czy na przykład premier Morawiecki, który ma wampluła głównie, że przede wszystkim nieprawdę, całą nieprawdę i wyłącznie nieprawdę, czy jeszcze ktoś inny, bo tutaj zamydlali oczy biednemu prezesowi spin doktorzy, cokolwiek to śmiesznie brzmi. No już nie będę ich reklamował, bo to szkoda nafty. A później okazało, że na przykład konwencja w Warszawie kosztowała 3 miliony złotych. Trzy bańki zapłacili za to, żeby ich nikt nie oglądał, żeby Solorz dostał kasę za wynajem studiów. No i żeby się w Warszawie to odbyło, bo nikomu się nie chciało ruszyć tej części pewnie ciała i samochodu z kierowcą gdzieś dalej. Tylko się odbyło to w studiach Polsatu.
I Jarosław, który pojawił się teraz po tej stronie lustra, dowiedział się, że to 3 bańki kosztowało. Jak już było jego oburzenie, zdziwienie i złość. Ja stawiam diagnozę, że Jarosław też postawił wszystko na jedną kartę, czyli jeżeli przegra wybory, to będzie szedł w stronę, że jest niepoczytalny. Ja myślę, że to jest to, po prostu działo, tak się dzieje i on nie wiedział, że się dzieje. I będzie mógł uniknąć kary właśnie, bo będzie niepoczytalny. Albo powiedzieć, że tabletki przestał brać, albo zaczął brać, on już to robił kiedyś. W związku z tym, no tak to wychodzi, jak wychodzi. W międzyczasie, bo to jest pytanie, tak? Jarosław Kaczyński pojawił się po tej stronie lustra i zobaczył, że woda jest mokra, albo że słońce świeci. Natomiast okazało się, że w Sejmie się dużo zmieniło, bo od czasu, kiedy go nie było, ktoś zamurował jeden korytarz, a wybił drzwi w innym i nawet z całą świtą nie trafił za pierwszym razem w korytarz, mimo że naprowadzała go pracownica tej telewizji publicznej, cokolwiek to znaczy, naprowadzała i źle go naprowadzała. No i teraz jest pytanie, czy ona też nie wiedziała, że tam się coś zmieniło w układzie korytarzy pionowych i poziomych, to jest klasyka gatunku w Polsce, czy doprowadziła go celowo na jakiś taki właśnie ślepy zaułek, chociaż można powiedzieć, że gdyby była nasłana, to naprowadziłaby go jednak na skład szczotek i wtedy można byłoby go tam zamknąć. Natomiast ponieważ te procesje po Sejmie rzeczywiście przypominają taki kondukt z deszczu pod wiatr, czyli snuje się pan prezes przy dużym garniturze, szurając butami, były 2 te same buty, a za nim szurając swoimi drogimi butami od Gucci'ego, Prady i Calvina Kleina oraz garniturach oczywiście szytych na miarę, idzie najbliższa ekipa no tych właśnie eunuchów, kastratów czy bojarów, bo idzie ewidentnie na taką grę, że jest dobry car i źli bojarzy, i coś ma się z tego wydarzyć. Jeszcze a propos Poręby, no plotki głosiły, że zgłosił nieprzygotowanie, co ciekawe, na konwencję tego ulu łódzkiego, no a tam jednak te misie objedzone w tym ulu muszą wystąpić. I ponieważ to ma być demonstracja potęgi siły, ale też i jedności, no to też powiedział, że nie da rady tych 10 tysięcy do tej hali sprowadzić. Oczywiście to wszystko jest na włosku, dlatego że to się działo w takim krótkim weekendzie, a był przedłużonym weekendem, bo już dziś w poniedziałek Joachim Jojo Brudziński, no oficjalnie informacja już poszła, przedstawiona zostanie pewnie w sobotę. Tam trochę do tej beczki miodu, który zakorbili już, nie jedną beczkę miodu, trochę dziegdziu wpuściła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która powiedziała, że na jakąś sugestię, któregoś właśnie sposób od Poręby ze sztabu, że na pewno nas Łódź nie przyjmie, bo tam jest wroga platforma. I, no i tutaj PR-owcy z Danowskiej wykonali fantastyczną robotę i powiedzieli, że aż absolutnie Łódź jest otwarta dla wszystkich. Natomiast pieniądze za wynajem tej auli, hali, czy co tam będzie wynajęte, stadion, zostaną przekazane na łódzkie in vitro. No i to jest w ogóle piękna inicjatywa. Natomiast na taki diktum może się okazać, że Brudziński nie zdzierży i przeniesie jeszcze gdzieś, chociaż myślę, że czasu już nie ma za bardzo. W PiS-ie trochę tak wygląda, na razie jest czerwiec. Jakby te 31, co mają, by im wystarczyło, chcieliby wygrać, w zasadzie tak się przesunąć przez tą linię mety i żeby reszta się odpierniczyła, bo się dobierze Konfederację czy szmaciarzy, to trudno powiedzieć. Ale szmaty są dwie, tylko to też chyba nie ma z czego dobierać. No ale w Łodzi są też takie właśnie głosy różnych pszczół, pszczółek i trutniów, że prezes Kaczyński wymusi pojednanie, czyli będą uściską, całusą i przytulanią nie będzie końca i nie będzie tylko widać w kamerze tego pistoletu, który jest przystawiony do pleców,
Czyli będzie to spontaniczna radość, spontaniczne pojednanie i czas zabawy i w ogóle fantastycznych rzeczy. Czekamy na sobotę. Przepraszam, co to za debil? To jeszcze nie to. To jeszcze moment. Chociaż pytanie jest iście szekspirowskie. Cóż to za debil? Chociaż jest, przepraszam, co to za debil? Od razu uspokajam tych, którzy tutaj piszą, to nie chodzi o to tego, co Żulczyk go nazwał, chociaż sąd to uznał. Czy nie chodzi o Adriana, jest jeszcze inny debil. Chociaż pytanie brzmi, co to za debil? Tak, to znaczy, pytający nie wiedział, co to za debil, a pytanie sugeruje, że tych debili jest więcej. No, liczba mnoga w języku polskim jest trudna. Dobra, teraz tak, zostawmy na chwilę, bo pewnie jeszcze nie raz zagości w resecie, nie tylko w programie Oczkoś w głowie, Joachim Jojo Brudziński, bezwzględny, brutalny, dowcipny, wściekle zresztą dowcipny, ale nieodpuszczający. To rzeczywiście trzeba mu przyznać, że ma chłopak charakter. Zresztą, tak już abstrahując od Joachima Brudzińskiego, no to jeżeli ktoś kiedyś był wychowany w twardych warunkach i był w gangu ulicznym albo w jakimś takim, to wie, o co chodzi. Tutaj nikt tam ciemnoty nie wstawi, to tylko te ptasie muszczki, które się tam z wózka nie wychylały, to nie grały w gałę, nie rzucały się kamieniami, nie chodziły, jak to teraz Nosowska śpiewa, na szagę, na agrest. Tak? To Joachim to wszystko miał. Przeszedł szkołę życia, wprawdzie w niemieckich tramwajach, bo takie były po wojnie, ale rzeczywiście Szczecin ma bardzo fajne trasy tramwajowe. Pozdrawiam Arkonkę. Bardzo fajne miejsce. Komisja. To jest coś niebywałego, dlatego że komisja do spraw zbadania wpływów rosyjskich na polskich polityków przeszła już wszystkie fazy interpretacyjne. Naprawdę od sasa do lasa, od ściany do podłogi, od Krymu po Rzym i nikt nie trafił, słuchajcie. Nikt nie trafił. Okazało się, że komisja powstała po to, żeby nie powstać. To jest kolejny sukces klasy panującej PiS, milionerów PiSu, którzy po prostu makiawelistycznie zrobili w bambuko Adriana. Adrian lewą ręką, zresztą zawsze był leworęczny, żeby tutaj nie czepiajmy się lewej ręki Adriana, skoro jest leworęczny. Podpisał prawą, to by można powiedzieć, o, nieprawne to jest. On podpisał lewą, to absolutnie jest lewe. Znaczy prawne, ale lewe. Nieprawne, lewe. I Adrian w dzikich podskokach podpisał ustawę o tym Tuska goń. Później się okazało, że coś poszło nie tak, że atrament, że długopis, że sztywna ręka i już do piątku sobie znowelizował, to znaczy zakwestionował swój podpis i odesłał go do Trybunału. Nie, tamto odesłał do Trybunału, a to do Sejmu, żeby te poprawki nanieść, bo Amerykanie też czuli się nieukontentowani. Zresztą jest pewien kłopot, bo w Paradzie Równości w Warszawie szło 30 przedstawicieli ambasady amerykańskiej i również ambasador amerykański. I teraz co z tym zrobić, nie wiadomo. Ale cóż, tak to jest. Natomiast komisja, co ciekawe, przez komisję przeszły poprawki, nawet których ich nie było, takich poprawek. I w tej chwili, jeżeli to przejdzie w ogóle, a zaczyna wyglądać na to, że nie będzie za szybko przechodziło, bo teraz Izba Refleksji się zastanowi nad tym wszystkim, to może się okazać, że zanim się komisja zbierze, to już się rozbierze parlament. Zresztą potwierdziło się to, zaczynam się czuć niebezpiecznie, potwierdziło się to, co mówiłem, że posłowie, którzy zgłoszą się do tej komisji, będą mogli sobie na plecach naprawdę napisać, że są dronem samobójcą. W polityce zaangażowanie się w taką komisję kończy temat. Oczywiście spoza polityki można się bawić w nieskończoność i właśnie do zabawy zostali zaproszeni i zaczęli się bawić za szybko.
To czasami tak jest na Kinderbalu, że jeszcze klaun nie przybył, a już dzieciaki rozwalają system. No i właśnie dwóch dzieciaków rozwaliło system. Pan Rachoń i pan Cęckiewicz, zanim komisja ruszyła, oni już ruszyli z filmem, który był przygotowany pod tę komisję. Film nazywa się Reset. Można sobie zrobić doktorat i habilitację na Lechu Wałęsie w IPN-ie, na nieprawdziwych informacjach, ale już na przykład kłopot jest ze słowami, nie reset, co to znaczy reset. Otóż równolegle przygotowano film oparty na tych samych materiałach i pijący do tego, jaki jest raport tej komisji. No i komisja jeszcze nie działa, a film już pierwszy odcinek jest opuszczony, bo tych sezonów jest tam parę, w związku z tym, żeby się wyrobić tam do tego 15 października, no to trzeba będzie coś zrobić, bo na VOD to raczej nie ma szans. No i tam właśnie dwóch dzielnych ogóreczków, czyli Cęckiewicz profesor i Rachoń redaktor, RR, nie? To RR i CP. To słabo się składa, więc wypuścili właśnie te gry i zabawy. No i jak to oczywiście w telewizji zwanej publiczną. Przepraszam, co to za debil. Nie, ale to już było blisko, ale to jeszcze nie jest to. Wypuszczono otóż taki odcineczek. Składał się z różnych rzeczy, ale widać też, że jest pieniądz, czyli to nie jest robione kamerą z ręki i z palca pani Lichockiej, tylko rzeczywiście kolega Rachman pojeździł po paru miejscach, pozwiedzał hotele, zjadł śniadanie, frankfurterki i różne inne rzeczy. Tylko taki jest kłopot, że to jest znowu jednotonalne i w zasadzie są tematy, które są trochę jak pole minowe. Bo z tego filmu na przykład można się dowiedzieć, że narzeczona Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci Maria Kaczyńska, była zarejestrowana jako TV, panie Spłacowni. Mnie to grzeje jak zeszłoroczny śnieg. Natomiast według nomenklatury i według pracy pana Cęckiewicza to jest poważna sprawa. W związku z tym to tak czasami jest, albo często tak jest, że słowo rzucone skowronkiem wołem wraca i myślę, że to jeszcze może się tak zdarzyć, że ten wół wyjdzie na stół i jak nie ryknie i zrobi placek, to się pan Cęckiewicz z panem Rachoniem nogami nakryją. Ja jeszcze podejrzewam jedną rzecz, bo poprzednio rozmawiałem o lżejszych rzeczach, że historia wraca jako farsa, bo tak niektórzy mówią, jako komedia, czasami jako farsa. Otóż era PiSu rozpoczęła się od pewnego tajnego okrzyku. Pierwsza część była jawna, drugie hasło było utajnione, czyli cała Polska z was się śmieje i z krzaków wyskoczył wtedy głos. Wszyscy tak podejrzewamy, bo nikt go za głos nie złapał. Jachima Brzezińskiego, który dokończył komuniści i złodzieje. I na czym polega właśnie ta tragifarsa, że pan Jachim Brzeziński wrócił, żeby właśnie tym hasłem zakończyć erę PiSu. Być może już raz na zawsze, nie wiadomo, a być może na jakiś czas. Bo przyroda lubi porządek, tak? Są pary zwierząt, czasami jakieś drzewo nie owocuje, jak nie ma drugiego drzewa. W związku z tym, jak na razie, cała Polska z was się nie śmieje, wy złodzieje, natomiast zaczyna patrzeć wam na ręce. W związku z tym, zobaczymy po przerwie, przepraszam, co to za debil, oczywiście się wyjaśni. No i po różnych takich innych ciekawych sprawach. Ja jestem Mirkiem Oczkosiem, to jest Reset Obywatelski, a program Oczkoś w głowie. Kilka taktów muzyki, przetuptajcie kawałek, 2 na 1, przytulcie się i wracamy za chwilę.
Witam serdecznie, Mirek Oczkoś, Oczkoś w głowie. Program prawdziwy w czasach na niby. Program realizuje Marcin i za co mu jesteśmy bardzo wdzięczni. Program rozgrywa się ciągle jeszcze po niewłaściwej stronie Muru Chrześcijaństwa, chociaż sponsorem miesiąca jest Agnodar, za co bardzo dziękujemy. A producentem dzisiejszego mojego programu jest Piotr Tomaszkiewicz. I bardzo mu za to też dziękuję. Sprawdzimy, jak wyglądają wyniki sondy. Sonda była, jaka będzie kampania PiSu pod przewodnictwem Joachima Brudzińskiego. No, brutalna tylko 13%, bardzo brutalna 24%, horrendalnie brutalna 60%. Ciekawa i merytoryczna 4%, no naprawdę aż tak nie macie wiary w jojo. Tam może być szarm, po prostu szarm. Wiem, dostałem też prośbę, żeby jeszcze raz fragment. Pozwólcie, że będzie ten sam fragment. Zwrotek jest trochę więcej. Natomiast taki jest wstęp do tego wiersza. Juliana Tuwima, a mianowicie wiersz, w którym autor, cytuję, wiersz, w którym autor grzecznie, ale stanowczo uprasza liczne zastępy bliźnich, aby go w dupę pocałowali. No i ten ostatni akapit, cytuję, brzmi tak: i wy, o których zapomniałem, lub pominąłem was przez litość, albo dlatego, że się bałem. Albo że taka was obfitość. I ty, cenzorze, co za wiersz ten zapewne skażesz mnie na ciupę. I żem się stał świntuchów hersztem, całujcie mnie wszyscy w dupę. To jest koniec cytatu. Literatura piękna w wersji użytkowej, no i wiekowa zresztą też. Jest taki pomysł, nie wiem, co się, jak się na to zapatrujecie, żeby uznać, że w Polsce funkcjonowało dwóch futurystów. To był Stanisław Lem, który wrócił na swoją planetę i okazuje się, że podobno też Bareja też był futurystą, też wrócił na swoją planetę, bo jak się ogląda nas film Barei, to już nikt się nie śmieje, tylko każdy mówi, no kurde, dokument, tylko że kręcony był tyle lat temu, to znaczy, że były to filmy science fiction. No i dobrze. No i wiemy, że Brudziński ma duże poparcie, żeby być horrendalnie brutalnym. Brukselą, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I a propos hasła, bo obiecałem, że od tego zaczniemy. Przepraszam, co to za debil? Koniec cytatu. Otóż jest to cytat z bardzo znanego w Europie i na świecie byłego piłkarza, trenera oraz byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Kopanej, Nożnej, Zbigniewa Zibi-Bońka, który to wpis ma bardzo duże poparcie na plus, może być poparcie na minus, ma poparcie, jest bardzo mało przeciwników tego wpisu, a to była reakcja na wpis. Otóż nie tak dawno odbywał się mecz piłki kopanej na Stadionie Narodowym we Warszawie, gdzie reprezentacja orłów dzielnych białych podejmowała reprezentację czarnych orłów mniej dzielnych z Niemiec. No i tak się złożyło, że było też pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego, bardzo wzruszający zresztą, i pan Jakub 109 mecz nabiegał w reprezentacji Polski. Nie udało mu się strzelić bramki, ale ma na swoim koncie kilka znaczących bramek i kilka znaczących osiągnięć. Też przykład, jak praca daje efekty, bardzo fajnie. No i oczywiście, kto może zepsuć taką uroczystość? Kto puści bąka, tak? To zawsze tak jest. Jakiś kuzyn niedorozwinięty, jakaś kuzynka po prostu złośliwa. A tutaj po prostu na wyścigi realizowana jest pewna myśl głębsza, a mianowicie przypisanie niemieckości panu Tuskowi oraz Platformie Obywatelskiej.
No i niejaka na ozdobę tego wszystkiego, notabene pan wiceminister Ozdoba, dokonał był prawdopodobnie własnoręcznie i myślę, że jeszcze nie alkotwitowo strasznie, napisał, że tam brawo wygrana, Polacy 1, Tusk 0 przy fladze niemieckiej. Czyli rzeczywiście cymbał Leverhard. No i doczekał się cymbał odpowiedzi, bo Zbyszek Boniek wziął był, napisał, uwaga, cytuję, przepraszam, co to za debil. No i teraz mielibyśmy rozebrać na czynniki. Pierwsze, to po pierwsze jest kulturalnie bez przepraszam. Co to za, czyli Zbigniew Boniek nie wiedział, kto jest ów zacz twórcą tego tweeta. No i debil, czyli posłużył się wyrokiem sądu, który rozpatrywał ten stopień również u pana Adriana. No, okazuje się, że w wysokości tych stopni jednak jest więcej. Ciekawe, czy są z krzyżem komandorskim, czy są z gwiazdą, czy jest debil srebrny, debil brązowy i debil złoty, później debil platynowy oraz debil za całokształt debilizmu. No, pojemność jest bardzo duża. Może być debil na przykład początkujący, czyli debil, się nazywa praktykant, debil sekretarz, debil portier i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co to za debil? Przejdzie do historii języka polskiego i historii w ogóle Polski między innymi takimi hasłami jak dajać a pobrucza, ty poczywaj, czy na przykład ilu było cymbalistów? Wielu. Czy też Jankiel szedł podlewać kwiatki i dostał po pejsach pół miskiem sałatki. I przepraszam, co za debil. Okazało się, że pan wiceminister poczuł się urażony. No cóż, można powiedzieć tak. Wchodzisz na ring, człowieku, gryziesz kogoś od tyłu w łydkę, a jak się odwraca i daje ci fangę z lewej albo z prawej, to płaczesz, biegniesz do sędziego i mówisz, on się bije. Otóż pan wiceminister, chluba naszego kraju i Ozdoba resortu, Jacek Ozdoba, który razem dzielnie z Zerem i pozostałymi liczbami walczy o to, jak utopić nasz kraj w bezprawiu, jak się poobdzielać pieniędzmi za darmo, postanowił, że napisze skargę do UEFA z takim pytaniem, czy to jest oficjalne stanowisko UEFA. Szanowny panie ministrze, ja bym raczej nie ryzykował w tej sytuacji, bo jeżeli na przykład pan napisze coś takiego z pytaniem do UEFA, czy to jest oficjalne stanowisko UEFA, a UEFA, jak to UEFA, no tak jak u was w tej dawnej, solidarnej, teraz suwerennej, że ręka rękę myje, no są koledzy wszyscy, pana też tak jest przecież, to tam koledzy z UEFA na przykład oficjalnie uznają, że tak, to po co to panu? Jak zostanie pan uznany przez UEFA oficjalnie za debila, no to chyba nie będzie za bardzo przyjemne. No, pan prezydent żyje, no, jakoś przeżył, ale no, to może pójść dalej, bo pan może będzie chciał, nie wiem, później do FIFA się zgłosić, do ONZ-u, do tamilskich tygrysów. No jest kilka możliwości. No, organizacja wyzwolenia Palestyny, Liga Krajów Arabskich, no, Komisja Europejska, oczywiście, to panu nie po drodze. Może być jeszcze parę innych związków piłki siatkowej, rowerów górskich oraz na przykład Palanta. Chociaż zakładamy, że jednak Stowarzyszenie Gdyż Palanta nie poprze tego, że przepraszam, co za debil. W związku z tym ja rozumiem, że trzeba się przypodobać, że ta niemieckość jest taka i tak dalej. Pan wytrzeźwieje na przykład po tym alkotwicie. Pan przegada z kolegami, którzy są oburzeni, jak tak można, że eskalacja konfliktu akurat panu nie będzie służyła. No bo tak jak mówię, no można jeszcze parę miejsc wysłać zapotrzebowanie, ale jeżeli pana będzie bardzo nosiło i będzie pan musiał wysłać jakąś skargę czy zapytanie, to niech pan pisze na Berdyczów. Tam są najdłuższe odpowiedzi, najdłuższe zwroty stamtąd przychodzą, to może akurat się po kościach jakoś
rozejdzie i. No i jeszcze tak, bo wystąpił jeszcze właśnie Jarosław po tej stronie lustra, a ta strona lustra niestety nie jest zbyt podobna do tamtej strony lustra, tak jak w Alicji w Krainie Czarów. I walnął coś o jakimś orędziu. I po głębszej analizie okazało się, że chce badać w orędziu, pytać nas, Polaków, czy zgadzamy się nie przyjąć, uwaga, czy zgadzamy się nie przyjąć około 2000 uchodźców, imigrantów, których nie musimy na stałe przyjąć, ale trzeba ich tam jakoś przyjąć, albo zapłacić za nich jakieś pieniądze. 2000. I to ma być referendum. A w ubiegłym roku, ja się posłużę kartką, rząd PiS-u, czyli klasa panująca, tłustych misiów z ULA, sprowadziło do Polski 136 tysięcy emigrantów, żeby tu popracowali. W związku z tym robienie referendum o niecałe 2000 rzeczywiście wskazuje na lekką panikę, jeżeli tak można powiedzieć, w obozie Zjednoczonych Panów i milionerów PiS-owskich i nie tylko, no bo to jest jakiś kłopot. No ale cóż, zobaczymy, jeden prezydent już na referendum poślizgnął się na szmacie, tam było, zdaje się, do wujka Bronka 8% ludzi się pofatygowało. Natomiast tutaj onkel z Jarek Kaczyński chce to zrobić sprytnie, jak to zwykle on, chwała strategom, że on niepostrzeżenie przyczepi te pytania referendalne do wyborów parlamentarnych. Geniusz, można powiedzieć, to mało. No i ciekawy jestem, czy to się da przepchnąć przy tym udziale właśnie szmat dwóch i tam jeszcze trzech innych dziamdziorów. A jest jeszcze partia Republikanie, jeżeli jeszcze jest. Republikanie kradną nasianie. No to może okazać, że referendum będzie, chociaż myślę, że wątpię. No i tak tym sposobem dobrnęliśmy do części, a jeszcze, przepraszam, jeszcze trzeba pochwalić bardzo mocno, konwencja Lewicy się odbyła w niedzielę i była bardzo dobrze zorganizowana i bardzo przemyślana. Lewica wypunktowała różne sprawy, natomiast jeżeli miałbym coś doradzić, to jest darmowa porada, to trzeba się zastanowić, jaki przekaz jest dominujący. Końcówka musi być krótsza, nie może być tyle gadania na scenie. I trzeba powiedzieć panu Zandbergowi, bo może ma jakieś kłopoty z pamięcią, że generalnie w takiej sytuacji nie atakujemy opozycji, tylko patrzymy do przodu, patrzymy też oczywiście za siebie i do przodu znowu, i za siebie, i do przodu, i za siebie. I tam już takie wstawki na temat Tuska były raczej słabe. Bardzo dobrze merytorycznie wszyscy, ja tak uważam, łącznie z panem Zandbergiem. I lepiej wypadły dziewczyny, kobiety, które były bardziej chyba zdeterminowane, lepiej wypadły. I bardzo ciekawe podsumowanie pana Gawkowskiego, tylko tak jak mówię, ciutkę za długie. Panie pośle, jak jest tych stopni jest za dużo, to można sobie wyrżnąć w słuchaniu. W związku z tym podsumowania raczej krótsze niż dłuższe, ale rozumiem. Konwencja bardzo udana. Gratuluję. Zobaczymy, czy się będzie przenosiło. No jeszcze padło pytanie, ale to dzisiaj nie o tym mieliśmy nie mówić, ale powiem jeszcze, co u Tygryska i u Kłapouchego. No, liżą rany. Nie wiem, czy sobie nawzajem, czy każdy swoje rany liże. No i ale jeszcze nam pokażą, gdzie zimują raki i dlaczego tam. No i jedna rzecz, która wymaga też komentarza, a mianowicie jest taki program ukochany przez część antypisowską, czyli Szkło Kontaktowe z TVN24 ze znakomitymi prowadzącymi. Otóż Szkło Kontaktowe przez ostatni tydzień, no zaczęło się miesiąc temu, ale przez ostatni tydzień propaguje, pokazuje, jak można się samo zaorać. I to jest dosyć dziwne. Przypomnę tylko dla tych, którzy nie wiedzą,
że na koniec miesiącowego programu, gdzie ostatnim materiałem był materiał o prezesie Kaczyńskim, który szydzi sobie ze zmiany płci i pokazane były język nienawiści i taki właśnie prześmiewczy, że pan prezes raz sobie z Zosią, raz z Samosią, raz z Byszkiem, a raz tam z kimś innym chce być. No i to był ostatni materiał w szkle kontaktowym, gdzie gość zaproszony, tu w przypadku Krzysztof Dołczewicz, skomentował to dowcipnie a propos pana prezesa Kaczyńskiego, ale ponieważ po tym materiale zawsze pojawia się prowadzący Wieczorne Fakty, no to był tym razem Piotr Jacoń, bardzo zdolny dziennikarz i bardzo taki wrażliwy. No i odebrał to bardzo osobiście. Pan Dałuszewicz się zorientował i jeszcze wbrew zasadom, że dopóki jesteś przy mikrofonie i ekranie, to nie mówisz, to jeszcze powiedział, że ale walnąłem. I z tego, co wiemy, na bieżąco po programie poczekał i przeprosił pana Piotra Jaconia za ewidentną gafę, ale to nie był żart z jego transpłciowej córki, tylko właśnie na pokazanie tej hipokryzji i tego języka po stronie PiS-u. A później wszystko potoczyło się jak w bardzo dobrym scenariuszu na sytuację kryzysową, czyli czego nie robić, żeby nie eskalować, bo obydwie strony, nagle się strony zrobiły, czyli strona Jacoń i strona Dołczewicz, zaczęły posuwać się w bardzo szybkim tempie, trochę w niewiadomym kierunku. Czyli urazy osobiste nie wnikam, dlatego że nie można oceniać danej osoby w sensie takim, jak to odbiera, no bo odbiera, jak odbiera. Nie ma kalkulacji. Natomiast pewne działania można oczywiście ocenić i mam uwagę do obydwu panów i też do stacji, że nic tak bardzo nie cieszy przeciwników, w tym przypadku nawet wrogów, bo jak wiemy, tak się definiują, jak kłótnia w rodzinie, gdzie trochę jest to poza kontrolą, trochę działają, albo bardzo działają takie osobiste odczucia właśnie. Z odczuciami ciężko jest polemizować. No i jesteście teraz wykorzystywani i Piotr, i Krzysztof, no właśnie przez takie kreatury, które całym swoim życiem pokazują, że są homofobami, antysemitami, naprawdę każdym swoim tekstem wieloletnia homofobia i antysemityzm i parę jeszcze innych rzeczy naprawdę takich antyludzkich. A tu się odbywa jakiś taki taniec trochę chocholi jak z wesela Mickiewicza, boże, Bezpieckiego. Może u Mickiewicza też jakieś wesele było. Jak to czekowi się literatura. Wyspiańskiego oczywiście, wesele Wyspiańskiego, gdzie w tym takim holim tańcu Polacy tańczą. Napal jest taki, opanujcie się w jakikolwiek sposób. Myślę, Piotrze, że nikt nie jest w stanie, jak ktoś nie jest w takiej sytuacji, odczuwać tak, jak ty odczuwasz i współodczuwać z córką. Ale też pomyśl o tym, że Krzysztof, to ale właśnie to jest ważne, jest wieloletnim obrońcą ludzi uciśnionych, słabych. Swoją twórczością wspierał również osoby LGBT i wytykał wszystkie możliwe i niemożliwe idiotyzmy i głupoty. W związku z tym może trzeba trochę pomilczeć, ale nie będę was pouczał, to jest sprawa po waszej stronie. Zastanówcie się tylko, żeby za dużo szkody nie było, bo już jest dużo szkody. Już rodzina Krzysztofa przeżywa i teraz nie wolno kłaść, czyja krzywda, czyje odczucie jest. Żebyśmy się nie znaleźli w sytuacji, że mój ból jest większy niż twój. Bo to już przerabialiśmy i każdy ból zasługuje na szacunek i na wsparcie i na pomoc. W związku z tym nie dajcie się
bądźcie dzielni i przebaczcie sobie. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. A wracając do naszego pytania, przepraszam, co to za debil, no okazało się, że właśnie tak jak się okazało, ale leitmotiv jest dosyć ciekawy. Dobra, zobaczymy, co przyjdzie następny tydzień, bo spotkanie w Ulu Łódzkim jest planowane, chyba że miś Brudziński dojdzie do wniosku, że nie będzie dawał pieniędzy na in vitro łódzkie, chociaż pomysł jest naprawdę genialny. No i zobaczymy, co te trutnie wymyślą, bo trutnie są przyciśnięte do muru, tylko też muszą mieć świadomość tego, że jak miś z tego ula wybiera ten miód, to nie ma wyjścia, będzie musiał sztucznym cukrem posypać, a cukru też nie ma. Była jeszcze trzcina kiedyś kubańska, ale nie wiem, jakie są relacje z Kubańczykami. W związku z tym trudno powiedzieć, co to ma z tego wyniknąć. Także przynajmniej jedno pytanie jest jasne. Jeżeli będziecie się kładli dzisiaj spać, no to oczywiście możecie sobie zapytać, przepraszam, co to za debil, i powiedzieć, a to ten, to on, że jest we własnej postaci. Dobrze. Ja jestem Mirkiem Oczkosiem, Marcin był realizatorem, dziękuję serdecznie, Marcin. Bądźcie dla siebie dobrzy, nie dajcie się sprowokować, sprawdzajcie informacje, przytulajcie się do siebie, jak tylko się da, nawet w myślach. No i jak to mówią, aleluja i do przodu, i warto to wykorzystać. A, jeszcze oczywiście sonda, przepraszam najmocniej, zdecydowanie wygrała horrendalna, brutalna kampania w wykonaniu Joachima Brudzińskiego, chociaż 3% mniej. Bardzo brutalna 26 i brutalna 13. A ciekawa i merytoryczna została na 4. miejscu. No cóż, dobrze to nie wróży, ale zwyciężajmy. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia za tydzień. Mirek Oczkoś, Oczkoś w Łowie. Program prawdziwy w czasach na niby. Reset Obywatelski.